Nazywam się Marta Pszczoła i jestem prowadzącą wideokastów serii Santander Women. Dzisiaj porozmawiamy o marzeniach. Któż z nas ich nie ma, ale zanim do nich przejdziemy, spróbujmy je zdefiniować. Marzenia są odzwierciedleniem naszych skrytych pragnień. Pokazują to, co naprawdę jest w nas. Marzenia są małe, marzenia są duże. Marzenia są często takim motorem do działania, mobilizują nas do tego, żeby jakoś uporządkować nasze życie, żeby stawiać sobie cele, a przede wszystkim, żeby to nasze życie miało sens. Marzenia mogą być bardzo głęboko zakorzenione. Mogą być takie, które ujawniamy, którymi chcemy się dzielić, i takie, o których nikomu nie chcemy powiedzieć. Mogą to być wielkie osiągnięcia życiowe. A może to po prostu być maleńka rzecz, która dla kogoś może być zupełnie bez znaczenia, a dla nas czymś, co będzie nas cieszyło do końca naszego życia? O tym, jak spełniać swoje marzenia, dotrzymywać im wierności i realizować pasję oraz osiągać pragnienia, będziemy rozmawiać dzisiaj z moimi gośćmi. A są nimi: Monika Słomska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, pedagog, maratonka oraz licencjonowana trenerka Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zdobywczyni korony sześciu największych maratonów świata Abbot World Marathons Majors a także Akademicka Mistrzyni Europy na 10 km. Co więcej, pasjonatka zdrowego trybu życia, autorka e-booka Włącz Pierwszy Bieg oraz treningu marszobiegu dla początkujących na słuchawkę. Uwaga, na co dzień menadżerka w korporacji w świecie IT. W 2021 roku założyła grupę Run for Farm Akademii, dzięki której dziś ma pod swoimi skrzydłami ponad 200 osób z całego świata. Kto jeszcze? Tomasz Orsztynowicz, mój kolega z pracy, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Finanse i Bankowość, dyrektor Makroregionu Północnego w Santander Bank Polska oraz członek Rady Fundacji Santander. Przygodę ze sportem rozpoczął już w młodości, trenując siatkówkę, maratonczyk, zdobywca, kilimandżaro, a także triatlonu i ultratriatlonu. W ramach tego ostatniego zrobił podwójnego Ironmana, zostając dwunastym Polakiem w historii, który osiągnął taki dystans, oraz pierwszym pracownikiem na świecie w grupie Santander. Zapraszam. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny temat, no bo to jest taki temat, powiedziałabym, bardzo uniwersalny no bo dotyczy nas wszystkich bo ja nigdy nie poznałam w swoim życiu kogoś, kto nie miał jakiegoś marzenia. I, i myślę, że to dotyczy wszystkich bez wyjątku, bo od małego, jak jesteśmy bardzo malutcy, to nawet często mamy marzenia już, one są pewnie czasem trochę inne niż te, które mamy dzisiaj. Patrzę Tomek na ciebie, bo niedawno jesteśmy w trakcie roadshowów u nas w banku i nasz prezes na tych roadshowach, zresztą jutro mamy ostatni we Wrocławiu, mówi właśnie o swoim marzeniu. I pięknie opowiada o marzeniach, i jest to jeden z, jedno, jedno ze źródeł takiej inspiracji, dlaczego ja też chciałam z wami pogadać na temat marzeń. I słuchajcie, e, tak się zastanawiam, od czego zacząć, no bo temat jest tak obszerny, że aż nie wiadomo, e, ale tak myślę, mm, tak myślę, że możemy po prostu. Mogę Was po prostu zapytać: jakie były całkiem niedawno Wasze marzenia? Jakie udało Wam się już zrealizować? Zacznę od Moniki. <grymne> Ze mną jest fajna historia, myślę. Sama się z tego śmieję, ponieważ za mną jest kariera zawodnicza, czyli jakby jestem w tym sporcie wiele, wiele lat, ale kiedy dobiegałam czterdziestki, to tak sobie pomyślałam: Co ja mogę zrobić spektakularnego na tą czterdziestkę? Pomyślałam sobie: Kurczę, zakończę tą swoją sportową karierę i przebiegnę maraton w Nowym Jorku. Tak po prostu, żeby zakończyć y, jakiś mhm. etap w moim życiu, bo zawsze mi się kojarzyło, że ta 40 to już później, to już będę stara, bezwładna, już się nic nie będzie działo. No i słuchajcie, y, przebiegłam ten maraton i na mecie byłam tak wzruszona tym, co zrobiłam, że tak naprawdę uświadomiłam sobie, że to w ogóle jest dopiero początek mojej drogi. I zapragnęłam wtedy tam, w tym Nowym Jorku, żeby jeszcze raz przebiec Wszystkie e, największe maratony na świecie, do których zalicza się między innymi właśnie Nowy Jork, zalicza się Boston, Berlin, Chicago e, i Londyn. Taką wielką szóstkę. Masz te wszystkie medale. Mam tutaj, tutaj ze te sobą? wszystkie medale dokładnie. Z uwagi na pandemię e, zajęło mi to e, no prawie 6 lat, bo pandemia mi troszkę przeszkodziła. Okay. Ale e, i to było wtedy moje marzenie, i jestem szalenie dumna, że się nie poddałam. Że z tej kanapy wstałam, że sobie powiedziałam: OK, Monia, to 40 to, to po prostu początek Twojej drogi, zrób to. No i zrobiłam. I wróciłam właśnie trzy tygodnie temu z Tokio. Jestem dumna, przeszczęśliwa, chodzę z tym medalem. Wszędzie i. E, no, powiedz przecież, nam, co to jest za medal. To jest medal, który jest ukoronowaniem ukończenia e, wszystkich największych maratonów na świecie, czyli tak zwanej Wielkiej Szóstki. Gratulacje. E, I chodzę z nim teraz wszędzie, i e, to też mi pokazało, że warto mieć marzenia i je po prostu spełniać. Mhm. To mega, jak z tobą. Znaczy, tak, ja właściwie jestem. E... Z, 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 zawodowym realizatorem marzeń swoich z własnych. Mam coś takiego już od kilkunastu lat. Właściwie chyba najbardziej to mną wstrząsnęło takie stwierdzenie, które się pojawia na, na łożu śmierci. Tak, tak zacznę może. Ludzie najbardziej... Matko, to grubo. A, a, a... O to może czegoś Ludzie najbardziej żałują wtedy czego? Niewykorzystanych okazji i szans w życiu. No tak. I wtedy stwierdziłem, że trzeba po prostu się ruszyć, odsunąć te wszystkie bariery, które się pojawiają co chwilę, że nie ma czasu, a nie zdążę, a może jutro, a może za rok. Hmm. I zacząłem realizować marzenia. Mam, mam ich strasznie dużo na swoim koncie. Właściwie to jest tak, to jest taki nawyk, że jak zaczynam rok, to, to, to mam, mam jakiś plan na zrobienie okay. czegoś, co jest. Jeszcze tak staram się, żeby to było tak trochę poza horyzontem, żeby to nie było coś takiego banalnego, że to sobie zrobię jutro. Czyli się do tego muszę przygotować, wejść w jakieś nowe środowisko, poznać nowe rzeczy. Mm -hmm. I tego jest dużo. Generalnie sobie to dzielę na takie trzy grupy, czyli są to rzeczy związane z naturą, bo ją bardzo lubię. Są takie rzeczy związane z rzeczami artystycznymi. I sportowe. O kurczę, to teraz mnie zaskoczyłeś, bo sportowe to wiedziałam, ale mi to jakie? Na przykład jedno było, chociaż podziel się. Bo, y, bo, tak, bo ważna jest jeszcze motywacja, żeby takie marzenie mieć i coś z nim zrobić, więc spodobał mi się kiedyś utwór y, Beethovena, y, sonata, no sonata Księżycowa i stwierdziłem, że chcę ją zagrać. A ponieważ nigdy nie grałem, na niczym nic takiego nie robiłem, więc było to dla mnie po prostu mega, mega ciężkie zadanie. Jeszcze pech chciał, że ten utwór niestety ma 6 minut, więc nauczenie się, nauczenie się tego i nauczenie gry na pianinie zajęło mi pół roku, łamania palców, no ale się udało także. I potem już Co ty z... I teraz już gram dużo innych utworów także. Niesamowite. O oh my God, no to powiem Ci, że ten, my się znamy kupę lat, dlatego ja naprawdę nie wiedziałam tego w ogóle kompletnie o tobie. A powiedzcie mi, bo to jest coś takiego, powiedziałaś coś takiego, Tomek, to y, powiedziałeś to, tak, że czasami jesteś takiego, dobra, nie mam czasu, czyli te przeszkody, nie? Generujemy sobie przeszkody, nie mam czasu, nie mam siły, nie mam możliwości, nie lubię ta nasza hmm, rozmowa, sprzed tak. nagrania, bo ja bardzo nie lubię biegać, o czym powiedziałam, O nie, o nie, mnie to motywuje, że może jednak. I słuchajcie, na, oboje pracujecie w dużych firmach, no, razem z Tomkiem pracujemy u nas w banku, ty, Monia, pracujesz w firmie z branży IT, no macie naprawdę sporo rzeczy na głowie. Jakbyście mogli powiedzieć ludziom, jakkolwiek to brzmi, jak znaleźć czas, nie? No bo te marzenia nas jakoś absorbują przecież, nie? Jak ty znajdujesz czas, Monia, na to, żeby biegać, tak. mieć wszystkie medale? Mm. Tak, absolutnie. Też pracuję właśnie w korporacji i odpowiadam w ogóle za ponad 20 krajów Eastern Europe, więc też wymaga to ode mnie bardzo dużej takiej atencji zawodowej. Natomiast ta pasja i to, że ja wiem, że spełnianie marzeń to też jest coś, co mnie rozwija w jakiś mhm. sposób to mnie absolutnie motywuje i ja uważam, że brak czasu to są absolutnie wymówki, mhm. bo jeżeli się dobrze człowiek zorganizuje, to zamiast scrollowania teraz tych wszystkich Instagramów, Facebooków i bodźców, które nas mhm. otaczają, no warto to poświęcić. Ja robię to zawsze tak, że e, piszę sobie cel i marzenie po prostu na kartce. Do którego chcę dojść, ono nie zawsze jest łatwe, no bo wiadomo, mhm. i to bardzo mnie motywuje w momencie, kiedy mam jakiś spadek motywacji, bo każdy pewnie je ma, mhm. ale ja zawsze mówię, że motywacja to trochę jest jak fala na morzu, nie? Ona jest raz na górze, raz na dole, mhm. każdy ma takie chwile zwątpienia, ale ten nawyk, który się wypracuje i ta dyscyplina pomaga zawsze gdzieś tam przejść mhm. do przodu. I ja też to widzę. Jakby pandemia pokazała, kiedy nas wszyscy zamknięto nas, że tak powiem, w domach i również siedziałam na tym online. I ja mówię: kurczę, ja po prostu się nie mogę ruszać, ale jak to? Więc sama motywowałam i siebie, i sąsiadów i znajomych. Chodźcie do lasu w czasie lunchu, po prostu tak na godzinny spacer, na lekki jogging. I to też powodowało to, że po prostu e, szliśmy do przodu, bo mhm. każdy z nas jest zabiegany, każdy ma, nie wiesz, rodziny, no milion rzeczy mamy na głowie, ale jakby ta dyscyplina pozwala utrzymywać ten poziom e, motywacji na bardzo wysokim poziomie, przynajmniej w moim przypadku. Mhm. A ty, Tomak, jak ty to... Znaczy, ja wrażamy, Kradniesz mamy... czas, czy masz tak, czas? Nie, nie, to, nie, 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 nikt nie ma czasu, bo generalnie nie, każdy, mm -hmm. każdy go wypełnia cały czas. Tak. Tylko jak się nad tym głębiej, tam z, zanalizujemy to głębiej, to się okazuje, że tych miejsc, gdzie ten czas można ukraść na marzenia, jest tych miejsc bardzo dużo. Mm -hmm. I to są najróżniejsze rzeczy. tak no, Można nie siedzieć przed telewizorem i oglądać trzy godziny, ale na przykład dwie godziny, można mm -hmm. y, 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 środki transportu zamienić na coś innego te rzeczy. Ja pamiętam takim, takim moim największym chyba osiągnięciem, y, żeby czas ukraść. To były przygotowania do takiego długiego już bardzo y, ultrawiatlonu, dziesięciokrotnego Ironmana, i tam musiałem trenować 5 godzin dziennie. Co oznaczało, że no. musiałem te 5 godzin sobie w ciągu dnia znaleźć i je znalazłem. I Rano jest... czy wieczorem nie, nie, kiedy to, to jest... znalazłeś? Pamiętasz? W różnych? Tak, tak, tak. Ja pamiętam, bo to była pandemia akurat. O, więc, okay. więc nie musiałem jechać do pracy, to zaoszczędziłem. Nie musiałem dziecko odwozić no tak, do szkoły, zaoszczędziłem no tak. Zaoszczędziłem na tym, na tamtym, na tamtym. I się okazało, że te 5 godzin można znaleźć. Pewnie w normalnym czasie, może nie pięć, może trzy, mhm. pracując z korporacji, ale absolutnie to można zrobić. I to jest wtedy też tak, że ten pozostały czas na te inne rzeczy się bardziej efektywnie wykorzystuje. Czyli przestałem mhm. przeglądać te nasze maile korporacyjne pięć razy, tylko się mhm. nauczyłem, że w skrzynce inboxowej powinienem mieć maksymalnie 20 informacji. I trzymam to do teraz, i to jest bardzo efektywne mhm. działanie, bo potem nie, nie przeglądam 50 razy, nie szedam tego samego i potem odkładam i znowu wracam do tego. Tylko coś z tym robię od razu. Także jest dużo mhm. takich ćwiczeń, które można zrobić na sobie, mhm. żeby ten czas w ogóle oszczędzić. Niekoniecznie na marzenia na cokolwiek. No, no pewnie, a jakbyście mieli powiedzieć, tak naprawdę no, w cudzysłowie jednym zdaniem, mhm. bo nie, nie, nie oczekuję, nie. że być jedno zdanie, ale taki hint, wiecie, że ktoś mówi, no dobra, dobra, no trochę mnie przekonaliście, ok to jak zrobić pierwszy krok? Pierwsza rzecz, nie? Co zrobić w ogóle? Jakbyś, Monia, powiedziała, nie wiem, żeby przebiec maraton, tak jak mi mówisz, przebiegnij maraton w Nowym Jorku. Jaki jest mój pierwszy krok tak, w ogóle? To, a, pierwszy krok to przede wszystkim zacząć powoli, bo to nie jest tak, że mhm. zrobisz sobie proces maratonu od razu, ale kolejny raz. Y, w pandemii y, to też... Y, to jest coś, co mnie zaskoczyło, bym powiedziała, bo ja całe życie wsiedzę w sporcie i jakby ja wiem, że to samopoczucie dzięki mm -hmm. y, poprzez sport jest fantastyczne, więc też chciałam to utrzymać. i Pandemia to gdzieś y, też u wielu osób rozwaliła, ale założyłam grupę po prostu, spontanicznie na WhatsAppie, która się mm -hmm. nazywała Run for Fun i zaczęłam zapraszać znajomych do tej grupy, żebyśmy razem. Poszli do lasu, poszli na trening, a ponieważ mam przygotowanie, jestem też trenerem biegowym, mm -hmm. to w jakiś sposób chciałam im pokazać, że to jest super. Więc mm -hmm. mówię, słuchajcie, przeżyłam tę przygodę, przeżyłam ten maraton, ja was poprowadzę. Zaufajcie mi, tylko wejdźcie mm -hmm. w ten w proces ze mną. On będzie trwał pół roku albo i więcej, bo siedzicie na kanapie, pracujecie w korpo, tak jak ja, ale zaufajcie mi, to jest wszystko do zrobienia. Mm -hmm. Więc Parę osób przyszło, patrzyło na mnie jak na wariatkę. i mówię, ale jak to? Ja pobiegnę maraton. Ja mówię, no oczywiście. Daj mi tylko czas i zaufaj. Powiedziałam, jak powinien taki proces wyglądać, że każdy z nas ma określoną ilość lat i różne mhm. predyspozycje, i rodzimy się z różnymi predyspozycjami, więc bardzo ważne na początku jest sprawdzenie stanu zdrowia, po to, żebym ja jako trener i jako osoba doświadczona. Pomogła takiej osobie wejść ten proces, można powiedzieć bezboleśnie. Że jeżeli mhm. jest osoba aktywna, to ona może więcej się ruszać, bo jej organizm już jest do tego przystosowany. Ale jeżeli ktoś siedział na kanapie i dopiero zaczyna, no to wiadomo, że nie będzie biegał od razu 10 km. Więc to jest bardzo ważne, stan zdrowia i proces bardzo powoli. Krok po kroku i Czyli te co, osoby... to jest. To w ogóle jakaś decyzja, tak? No, to decyzja. Co po prostu. Dokładnie, decyzja. Wejdź w ten proces. Ja wiem, że on ci się teraz wydaje bardzo odległy, nawet tobie, bo ciebie też namawiam na to, żebyś zrobiła no, ten maraton. Odległy, to jest to bardzo <laughs> odległy, Ale uwierz mi, że on jest możliwy, bo 80%, że tak powiem, moich podopiecznych to są pracownicy korporacyjni, to nie są osoby, słuchajcie, które urodziły się sportowcami lub maratończykami. Ja również się nim nie urodziłam, tak? Ja sobie sama też to wypracowałam. E, no i co? No i po prostu siadamy, rozpisuję im to wszystko, jak to będzie wyglądało tydzień po tygodniu, miesiąc po tygodniu, kontroluję. Wiem, że są spadki motywacji, towarzyszę im w tym procesie. E, no i 100% sukcesu, czyli da się. To nie jest mhm. tak, że osoba, która pracuje w korporacji... Nie może przebiec maratonu, tak? Mhm. Oczywiście mówimy o rozsądnym czasie, ale chodzi o to, żeby w ogóle doświadczyć tego procesu. I to, co ja zauważyłam przez ostatnie trzy lata, odkąd prowadzę tę grupę, to słuchajcie, nie ten start w maratonie jest najpiękniejszy. Najpiękniejszy jest, jest ten proces, którego mhm. oni doświadczyli, i to, jak zmieniło się ich życie. Nie tylko na e, gruncie sportowego przygotowania i nie wiem, chudnięcia czy osiągania lepszej wydolności, ale poprawienia relacji w pracy, poprawienia relacji e, rodzinnej, nauczenia się sprawczości, takiej bym powiedziała, mhm. nauczenia się samodyscypliny, samomotywacji, a przede wszystkim uwierzenia w siebie, że wszystko jest możliwe i uważam, że to jest najpiękniejsze. Mhm. A ty, Tomek, jakbyś miał powiedzieć, pierwszy krok, no twoje osiągnięcia mhm. też są no nieprawdopodobne. Nie? Ja tutaj, jak robiłam to intro, to w ogóle przeczytałam takie coś: że ty jesteś jedynym pracownikiem na świecie w grupie Santander, która osiągnęła te wyniki. Ty to wiesz w ogóle? Tak, wiem, wiem, bo to jest ultra triathlon, to faktycznie byłem pierwszym ultra Mamy teraz drugiego, bo udało mi się, tak jak Monika tak? pięknie namawia wszystkich do maratonu, no to by... udało mi się namówić naszego kolegę dyrektora z Olsztyna, który co zrobił ty, tak? podwójnego Ironmana, Paweł Czuryło, tak, zresztą nasz jank lider, Także no mamy, już, mamy już dwóch, teraz szykuje się, szykuje się trzeci w Portugalii, który zrobi ultra, ultra triathlon. No dobra, czyli i twój to jest... pierwszy krok, czyli przychodzi do ciebie ten Paweł Czuryło nasz i co mu powiedziałeś? Nie, no Paweł jest triatlonistą, tylko że zawsze robił krótszy dystans. No dobra, to dystanse. ten bez triatlonisty. namawiałem no, <gAm> że to <gAm> jest wspaniałe inny. przeżycie, bo jest to troszkę inne przeżycie niż taki normalny triatlon, czy pełny triatlon. No. I Paweł to potwierdził, że wydawało mu się, że to jest takie normalne, takie, takie wydarzenie, że bierzesz żele w kieszeń po prostu i robisz Biedny. podwójnego Ironmana. Ale to jest tak długi dystans, który zajmuje tam prawie około 30 godzin, więc absolutnie trzeba mieć swoją ekipę, drużynę, przygotowanie całkiem inne, też całkiem inaczej mhm. się to robi w trakcie, także... Ciekawe, ale wracając do tego pierwszego kroku, bo jest takie Monika tutaj się zajmuje zawodowo maratonami, jest takie fajne powiedzenie właśnie przy maratonach. Jeżeli chcesz przebiec swój pierwszy maraton, to, to najpierw się zapisz i potem powiedz rodzinie i znajomym. I znajomy. Więc to jest ten pierwszy krok, czyli jeżeli go <grym wykonasz, <grym to się trochę zobowiązujesz wewnętrznie mm -hmm. do tego, że zaczynasz no tak. nad tym pracować i zaczynasz coś robić. Mm -hmm. I na przykład jak było, pamiętam, z moim Ironmanem pierwszym, to też obudziłem się, nie, może nie wiem czy byłem świadomy do końca 1 stycznia <noise> i po prostu się zapisałem na wrzesień na tego Ironmana. To było absolutnie poza horyzontem dla mnie wtedy i nie wiedziałem w ogóle, co się z tym robi jeszcze. I od mniej więcej lutego musiałem się już zająć tym na poważnie. I, I, zrobię, co, i zrobiłem to jeszcze, tak, tak, tak. tak. No dobra. Okej. Okay. Ja sobie myślę y, trochę o tym, co mówiłaś, Monia. Wiesz, że. Y, dla mnie, ja, ja nie mam takich medali ani tych ironmanów, ani nic w tym stylu, ale zawsze lubiłam sport i bardzo lubię sport. I to, co mi y, daje sport, od dwóch lat powiedziałabym, że bardzo regularny i też taki, z którego zaczynam w końcu czerpać jakąś przyjemność. Y, przyjemność, taką naprawdę dużą przyjemność, ale przede wszystkim tą mentalną. Ja sobie na razie takie bardzo malutkie cele postawiłam, bo dla mnie tym moim małym celem jest to, że cztery razy do pięciu ćwiczę na siłowni w tygodniu. I w ostatnim miesiącu zapisałam się na taką metamorfozę, tak się to nazywało. Codziennie. I na tej metamorfozie byłam codziennie o 6:15, więc musiałam stawać 5:30 i ćwiczyliśmy półtorej godziny. Dla mnie to było dużo, nie? jakby są, są, są ludzie, dla których to by było mało, są tacy, dla których w ogóle nie do zrobienia, inni, dla których to jest dużo, tak jak dla mnie. I powiem wam, ja dostałam od mojego trenera Piotra Karwata, którego pozdrawiam w ogóle, taki dyplom. Taki jak moje dzieci dostałem, jak kończą wędrówkę czy coś. I to było takie śmieszne, bo tam w zasadzie było napisane: wiecie, no z siłowni dyplom rozumiecie, Ja mam 43 lata. I ja z tym dyplomem szłam i so myślałam, wow, nie? że jakby rok temu o tej porze, dwa, no to już w ogóle, bo przez rok to ja to tak lekko traktowałam, trochę sobie ja, ja z tego robiłam. Ale po roku, jak zaczęłam czuć, coś się zaczyna dziać z moją głową, właśnie, i o tym chciałam trochę z Wami pogadać o tej głowie, która na co dzień jest naprawdę przeładowana. Nie? Moja głowa, przypuszczam, że wasza mm. bardzo podobnie, od rana do wieczora podejmuje decyzje. Nie? Tak. Każde. jakby Ja mam też trójkę dzieci, dwa psy, męża, rodzinę dużą i tak dalej. Więc naprawdę, ja mam wrażenie, że po prostu nie ma 30 sekund w moim życiu, kiedy ja nie podejmuję jakiejś decyzji. No takiej prostej. Proste, typu, tak, czy oni pomidorową, czy oni dzisiaj, prawda? Nie na mm. przykład ogórkową. Nie? No bo to jest dylemat przy takiej Dokładnie. dużej rodzinie. I słuchajcie, ja zaczęłam czuć taki rodzaj mm, jakby uwolnienia. Właśnie ten kawałek tak nieśmiało takiej dumy z siebie, no nie? Jakiegoś takiego przekraczania swoich możliwości. I też takiego czegoś. Pierwszy raz, że jak tam nie idę, to źle się czuję. Mm. Nie? W sensie. Psychicznie, bo fizycznie to jak jeden dzień nie ćwiczysz, to jak jesteś w formie, to nic się nie stanie. Nic się nie stanie. To Dokładnie. nawet w sumie nadal czuję się dobrze, nie, ale mm. emocjonalnie jakoś czuję, że jakoś czegoś mi brakuje nie i jakoś już, już, już podsumowuję i, i chciałam do was przejść, bo myślę, że ten mental u was też jest taki ważny, ważny na pewno. Jestem przekonana, że jest, nie wiem, czy nie najważniejszy, żeby osiągać takie rzeczy, ale powiem wam, że dla mnie tak powoli zaczyna się, trochę mam taką. Taki smutek, że tak późno nie, no, ale potem, co myślę, może nie tak późno, bo mam 43 lata, czyli może jeszcze jednak mogę coś tam ćwiczyć, nie? I chciałam zapytać, co, się, co wam to daje, właśnie? Jak, jak was to zmienia? Jak wy z tego korzystacie na co dzień? Ty trochę już Monia powiedziałaś o tym, ale w perspektywie mm. innych, jakbyś jeszcze właśnie powiedziała o sobie, co ci, jaką osobą się stajesz, czy stałaś przez to, że coraz więcej, jakby tak. wiesz, bierzesz tej. No właśnie, też pracuję w korpo i ilość decyzji i ilość spotkań online jest absolutnie przetłaczająca, więc to też tego doświadczam, czego ty mówisz. I ten sport pozwala mi przede wszystkim uspokoić swoje myśli, wyciszyć swoje ciało i głowę, mhm. przemyśleć też wiele rzeczy. Na pewno jestem dzięki temu bardziej cierpliwa, no bo to sport w ogóle pomaga też, jakby. Uspokoić całe swoje ciało i myśli. I, no I to jest szalenie ważne. I ja też mam takie motto, które jest ze mną przez wiele lat, że nasze ciało, moje ciało, to jest jedyny dom, w którym będę mieszkać do końca życia. I tak naprawdę to jest coś, na co ja mam wpływ, żeby o to zadbać. Nikt za mnie nie zadba, ty, ty nikt, kompletnie, tak? I jest to szalenie ważne, że chcemy. Właśnie, mamy rodziny, mamy obowiązki, chcemy być sprawniej do końca życia, tak jak nasi dziadkowie. Moja babcia ma 93 lata i wciąż jest na chodzie i to jest szalenie Super. dla mnie budujące, <grym> naprawdę, ale ona też fizycznie ciężko pracowała na gospodarstwie, więc ta dawka sportu w innym wymiarze była obecna w jej życiu i yy... I ja każdego dnia staraję się po prostu być y, jakby lepszą wersją siebie, ale dla siebie, to jest moje, nie? Ja przestałam mhm. jakby udowadniać światu, że ja mogę przebiec maraton. Ja wiem, że mogę, ale odkąd zaczęło mi to sprawiać przyjemność, że ja robię to dla siebie, dla fanu, i to ma mi sprawiać przyjemność, nieważne czy ja go zrobię w 3.15, czy ja go zrobię w 5 godzin, to to jest po prostu moje mhm. i to mi bardzo y, pomaga i cieszy też nadal, a biegam 33 lata, więc można by było powiedzieć, że mogłabym wiele razy stracić tą motywację, no jasne, tak. a tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero się rozkręcam i sprawia mi to dużą frajdę. To jaki byłby następny medal? Jest jakiś następny? Nie sześć, tylko nie wiem, dziesięć. Jeszcze są wszystkie kontynenty. Tutaj rozmawialiśmy, że może się nam uda wystartować na Antarktydzie. Wow, Ale no powiedział, że takie coś jest. jest. Tak, jest, 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 jest. tak, że można zaliczyć wszystkie kontynenty, a mój najbliższy maraton, gdzie biegnę ze swoimi podopiecznymi, właśnie, żeby wesprzeć ich mentalnie, jest za nie, ponad ponad tydzień w Wiedniu. I biegnę jako support z dziewczynami, które właśnie są pracownikami korporacyjnymi i podjęły się tego procesu zaufałymi i będą startować w Wiedniu. I jestem z nimi tam jako trener, jako support, bo wiem, że najtrudniej maraton się biegnie po 30 kilometrze więc czeka ich wspaniała przygoda. No na pewno. No nie, na pewno. Magda. Ja tego nie absolutnie nie krytykuję, <gry> ale tak powiedziałam, że najtrudniej się biegnie po trzydziestym, myślę, Jesus. A do 30? A to jeszcze no. gdzie, tam, gdzie tam w ogóle kolejne 12, tak? No nie wiem. I ja to razie, jest mental w Ja na nie? razie biegnę pięć i mm. bardzo mi jest na razie daje radę. A ty ja, powiedz, jaki po, po, jest ja, Twój mental, nie? Ja, ja troszkę inaczej właśnie odpowiem, bo, to, bo, bo tak, no bo ja robię bardzo dużo różnych rzeczy. I teraz tak, ja, ja na to patrzę w taki sposób, że po pierwsze, jak na coś się decyduję, to muszę to bardzo mocno poznać, i to, i to jest takie poznanie w dwóch aspektach. Pierwsze mhm. to jest, nazwijmy to poznanie tej dyscypliny, czy czegoś co chcę zrobić, czy nie wiem na przykład jak chcę, e, chciałem pojechać na świeżo wybuchły wulkan, to musiałem się, się trochę naczytać, jak to zrobić bezpiecznie w miarę i w jakiś sposób tak wrócić w całości. Tak. Jak nie wiem, chciałem wejść na bardzo wysoką górę, tam powyżej tam kilku kilometrów, no to musiałem się nauczyć o tych górach wysokich, co to jest choroba wysokościowa hmm. i tak dalej. I inne rzeczy, tak? Jak chciałem zrobić tego Ironmana, czy tam nie wiem, chciałem, no, nauczyłem się malować na przykład, no to musiałem pójść do sklepu, poznać te wszystkie rzeczy, które są związane z malarstwem. To jest kompletnie <laughs> inny świat, nie? To jest jakby jedna rzecz, czyli wiedza. Ja nie mogę Wiedza. A druga, a druga rzecz, no to jest poznanie środowiska. Bo teraz tak, w każdym, w każdym z tych różnych aspektów są bardzo różne środowiska i ci ludzie są kompletnie inni. Kompletnie inni hmm. ludzie biegają, inni ludzie uprawiają no triatlon, inni tak. się zajmują e, na przykład łapaniem złóż polarnych, bo też coś takiego robiłem. Są, to jest, są kompletnie inne światy. Więc poznanie tych ludzi też jest niesamowicie ciekawe i generalnie rozwojowe bardzo. Ale co się dzieje z twoim mental, powiedz mi, jak ty sobie znajdujesz to, co, co jest takim, wiesz, jakbym się cię zapytała, dobra, Tomek, powiedz mi trzy kluczowe takie, wiesz, cechy, które masz, które cię do tego wszystkiego, no wiesz, pozwalałem ci to osiągać, nie? Co byś wymienił? No to trochę takie... Znaczy są dwie, bo one są bardzo, znaczy pierwsze dwie są bardzo związane z samym marzeniem i żeby w ogóle mm -hmm. realizować marzenia trzeba... Trzeba takie dwie rzeczy posiadać albo wy wykształcić, mm -hmm. czyli pierwsza rzecz to jest determinacja i mm -hmm. druga to jest wytrwałość. Mm -hmm. tak, i, ta no pierwsza, I ta pierwsza jest kluczowa, bo determinacja, bo jeżeli sobie wy wyznaczam jakiś cel i naprawdę chcę go osiągnąć, tak, ma mam coś takiego, co mnie tam tak kręci, że aż mnie mm -hmm. uskrzydla, że czuję, że to jest power, energia, to wtedy ta determinacja mnie niesie do tego celu, dlatego że mhm. wytrwałość jest najtrudniejsza, czyli ta konsekwencja, utrzymanie, to co mówiła Monika, no tam, raz Nie motywacja spada, raz rośnie. Spadnie. To tylko ta ten końcowy taki element, sukces, który cię na przykład kręci, on spowoduje, że będziesz to robić do końca. Ja mam taki fajny przykład, przepraszam, oj, to Wam mówiłem w przerwie, tak? Że jak chciałem zrobić tego podwójnego i zrobiłem tego podwójnego Ironmana, to dla mnie motywacją było to największą, że na końcu. Jak są takie okrążenia biegowe, to na w końcu się biegnie dwa maratony, mhm. na końcu są okrą okrążenia biegowe i ostatnie okrążenie się idzie z flagą Polski, ze swoją całą drużyną, bo tam jest support potrzebny, żeby to skończyć. No i to, to jest coś, co mnie trzymało do samego końca. Że ja tę flagę wziąłem ze sobą i po prostu mogłem ją nieść i razem z tą moją ekipą przejść. Byłeś wzruszony? Półtora, bardzo. Te półtora kilometra. A twoja rodzina? No też, bardzo, bardzo. wszyscy byli no to szczęśliwi, fajne bo to, momenty. Bo to była yeah. nagroda dla wszystkich. I zawsze no. coś takiego musi się znaleźć w tej determinacji właśnie, że chcesz mm -hmm. to zrobić, coś co cię, co cię po prostu kręci. A zdaniem determinację można wykształcić kogoś? Determinację w sobie ma każdy, tylko to, co ja obserwuję, to ludzie brakuje, boją się braku akceptacji, nie? Ja mm -hmm. pamiętam początki y, ludzi, którzy przychodzili na moją grupę Run for Fun, z dużą dozą nieśmiałości, mhm. jak się później okazywało, mają w sobie bardzo dużo determinacji, o której mówisz, ale brakowało im tej akceptacji i trochę bali się, że a, ja nie dam rady, wszyscy już biegają. Byli tacy, wiesz, bardzo zdystansowani, ale ja zawsze im powtarzam: Słuchajcie, żadne marzenie nie może być zdyskryminowane, i ty nie przyszedłeś tutaj, czy przyszłaś rywalizować z nikim tutaj mhm. na tej grupie. A ja jestem po to, żeby Ci pokazać, jak to zrobić, żebyś to zrobiła dla siebie. Mm. Więc ja uważam, że determinację każdy ma w sobie. Tylko po prostu trzeba to odpowiednio odkryć, a przede wszystkim nie bać się, marzyć i spełniać tych marzeń. Czyli Naprawdę. słuchajcie, jak ktoś z was myśli, że nie ma determinacji, ma. ma. To ja bym powiedział troszkę jeszcze, bym to zakręcił troszkę, bo to jest ma, tak. To mi dawaj. się wydaje, że często Że często tak, 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 że Często w naszych głowach mylimy marzenia z celami. Mhm. Często się pojawiają cele, tam muszę coś zrobić, zrobić, nie wiem, nauczyć się nowego, dodatkowego języka obcego, bo to mi jest mhm. potrzebne do czegoś i tam często nie ma takiego wątku, który właśnie na końcu mnie tak kręci, jest czymś, co tak, wiesz, zbuduje mhm. tę determinację i to się często rozkłada po drodze i ktoś nie dobiega do celu. Mhm. Więc ta determinacja to musi być jakaś taka iskra. Nie? Ja na przykład mm -hmm. mam tak, na to taki sposób, że zawsze jak coś chcę zrobić, to sobie najpierw badam, czy tam jest coś takiego, co, co naprawdę Znale. mnie zakręci, czy jednak mm -hmm. nie. Bo jest tych rzeczy do zrobienia po prostu w życiu niesamowicie dużo. I zawsze coś takiego jest, jakiś taki mm -hmm. drobiazg. Nie? To, to przykład, nie Czyli nie chciałem zobaczyć całkowite zaśmienie słońca. No więc wybrałem się do tych stanów, ale, ale motywacją, <laughs> o, motywacją było to, że ja chciałem usłyszeć tak na żywo to, to że przyroda gaśnie. Ona gaśnie na kilka minut. Bo, bo maksymalne... Chcesz, że się śmieję, ale ma... Ma... tak ze dzisiaj. Po prostu. nie, bo... nie gra? To jest fajne, ma... no, Nie, muszę was zakryć. zać. bo maksymalne zaćmienie słońca trwa 7 minut. Uh -huh. I teraz tak, tam yy, yy, gaśnie przyroda, ptaki przestają latać, jest zimno. Ale możesz ogóle, o tym no? tylko poczytać. I, i, I byłem na tym, na tym całkowitym zaćmieniu słońca w Stanach. I wyobraźcie sobie, że na, na wzgórzu, gdzie to oglądałem, było tam chyba z 5 tysięcy ludzi. Wszyscy mieli grille tam podpalane, każdy, aparaty fotograficzne, takie wielkie lunety. I wyobraźcie sobie, że jak się rozpoczęło całkowite zaśmianie słońca, to przez minutę ludzie stali po prostu nieruchomo i tak patrzyli. Dopiero ktoś rzucił hasło – zdjęcia. I się wszyscy obudzili i zaczęli robić zdjęcia. Nie, no jest tak. niesamowita obserwacja. Czyli to był właśnie ten taki element, który trzymał, nie? Tak Coś takiego, takiego, To takie pragnienie nawet, nie? To jest gdzieś tak pomiędzy pragnienie. pragnieniem a marzeniem. Słuchajcie, będziemy powoli tak zmierzać do końca, ale powoli, więc spokojnie. A my jeszcze, Tomek, chcemy ciebie dopytać, no, bo my bardzo dobrze znamy tą inicjatywę Północny Pomaga, prawda? I to jest taki nasz bieg charytatywny. Myśmy tutaj z Tankiem sprawdzili przed um, naszą rozmową, że słuchajcie, było już sześć edycji Północny Pomaga. Jest to oczywiście inicjatywa charytatywna, więc zebraliśmy już ponad pół miliona um, na pomoc, um, na określony cel co roku. Na hospicjum. Na hospicjum, hmm. tak. Um, Słuchajcie, uczestniczyło w poprzednich edycjach ponad 10 tysięcy ludzi, więc naprawdę fantastyczna inicjatywa. Super energia. Powiedz tam, kiedy my w tym roku startujemy z edycją tegoroczną, Północny Pomaga, i powiedz, co tam z nami biega zazwyczaj. Tak, trady, tradycyjnie będzie to drugi weekend od końca we wrześniu, <grym> żeby nie było łatwo, czyli od końca. Faktycznie, w ostatnie edycje są takie bardzo liczne. Zapisuje się ponad 2000 osób. Na mhm. każdą edycję. Ostatnio fizycznie w Gdańsku było z nami prawie tysiąc osób. Część biegnie, część idzie, nie ma to znaczenia. Dystans 7,2 km. Mhm. Impreza jest wewnętrzna na razie, czyli dla pracowników Santandera, plus zaproszenie goście. No i zapraszamy sportowców czynnych bądź byłych, którzy, którzy z nami ten dystans pokonują. To są bardzo fajne nazwiska. Pojawia się też zarząd banku. Mm -hmm. także, także bardzo fajne spotkanie. Biegnie, idzie. Gorąco zapraszam. Tak, jeżeli ktoś się obawia tego dystansu 7,2 km, to tak patrzę na Monika, ale to tak się robi z maratonem, czyli się tak zwanego słonia kroi na kawałki. 7,2 to niby jest dużo, ale jak już ktoś pomyśli tylko o pierwszym kilometrze, a potem o drugim, a potem o trzecim, to się to robi znacznie krótsze. Szczególnie, że można po prostu pójść. Tak, no ja naprawdę są dzieci, fajny z, z, spacer. ludzie z dziećmi, tak, rowerki. A myślę, że do września jeszcze jest tyle czasu, że możemy stworzyć fajną drużynę i jeszcze przygotować, nie? I, i, się I się przygotować, się do przygotować do tego, żeby i pobiec naprawdę w pobiec. Santandera, pewnie. Super. Ja chyba w tym roku yy, pojadę, bo do tej pory, ale na miejsce, bo do tej pory robiłam to zdalnie, bo mm. tak jak mówisz, można Dziękuję. być na miejscu, albo tak. Mm. Yy, nie, ja co roku biorę udział w ogóle. Ja uważam, że to jest fantastyczna inicjatywa, ale nigdy jakoś nie pojechałam, ale w tym roku może nawet bym się odważyła, już może pojadę, może coś pobiegnę, <laughs> może coś zrobię. No dobra, słuchajcie, yy, podsumowując, jakbyście mogli powiedzieć. Wasze takie, takie, które macie ochotę ujawnić i się podzielić. Takie swoje najbliższe marzenie, tak już zaplanowane, powiedzmy na ten rok. Monika. Na ten rok. No moje największe marzenie jest to, żeby rozwijać swoją Akademię Run for Fun. Jest to marzenie, które kiełkowało we mnie, słuchajcie, ponad 20 lat. Oh, wow, więc to jest coś, co dopiero rozkwita, i e, nie ukrywam, że pandemia spowodowała to, że ujawniłam to e, marzenie, więc prowadzę po prostu podopiecznych, przygotowując ich do różnych, przeróżnych biegów e, ulicznych, nie tylko. E, więc moim marzeniem jest, aby podnosić świadomość tych ludzi w procesie nauczyć ich jak to robić z głową i mądrze bo każdy może to robić i po prostu to jest taka moja misja na najbliższy mhm. czas i strasznie mnie to cieszy nakręca motywuje i największą wieścią dla mnie jest nie to, że ja coś zrobię, tylko że ci ludzie osiągają sukcesy wchodząc w ten proces i to jest mhm. dla mnie największe marzenie na ten rok no to trzymamy kciuki Dziękuję za bardzo. realizację Tomek a ty tak, ja mam takie jedno, którego nie ujawnię, bo to jest tak, że jak ujawniasz, to już trzeba je zrobić, więc tak no dobra, zazwyczaj tak, robię. No tak, to dobrze, oczywiście. To, które to może potem ujawnić. Tak, w ubiegłym roku zacząłem, taki miałem rok z, z powietrzem. Sobie wymyśliłem, czyli skok ze spadochronem, tam lot szybowcem. więc lot... teraz Uuu. rok z powietrzem. Rok z powietrzem, tak, więc tak. Te... <laughs> więc to będę kontynuował w tym roku. No i mam też takie jeszcze, jeszcze zadanie, ponieważ mam mm, takiego syna znajomych. Triatloniste, który zdążył zrobić jeden triatlon i niestety się roztrzaskał na nartach i ma problem. No, ma, znaczy nie chodzi po prostu, więc jest taki mm. piękny bieg, to jest chyba 8 maja, Wings for Life, i tam będziemy razem, mam nadzieję, na tym biegu, razem mm. z nim. On będzie w takim kombinezonie do chodzenia, nie wiem co to się nazywa, bo taki szkielet do chodzenia. Śkielet. ale ja, ja. Więc no. też mam tutaj trochę taką misję, też zbieram pieniądze co roku na niego, tak żeby mm. go zrehabilitować, a sprawa jest świeża, także taki. Mm -hmm. Trochę, trochę, trochę taki inny cel właśnie z grupy, mm -hmm. marzeń innych, żeby go postawić no, no na nośno. No, ale ja też to jakoś rozumiem, no nie, no bo to w tych tak nie poruszyliśmy już tego tematu, bo już nie wiem, musielibyśmy ile jeszcze pewnie moglibyśmy długo, no to też jest pewne jakieś misyjności, no nie, które mm -hmm. każdy z nas ma. w pewnym wieku z pewnością ma. Ja mam jedno marzenie też którego nie ujawnię, a z takich bardziej realnych. Y znaczy, realnych. Tamto nie wiem, czy jest realne, ale no, zakładam, że jest jakaś szansa. Nie wiem, czy w tym roku, no ale powiedzmy. Natomiast to, którym mogę się podzielić, no to ja bym chciała, jak to mówi mój trener, zrobić formę życia. <grych> <grych> bardzo wam dziękuję. dziękuję. cię bardzo, życzymy. Dzięki. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli podobał Ci się nasz wideokast, nie zapomnij zostawić lajka. Możecie też subskrybować nasz kanał, a nasze wideokasty znajdziecie na wszystkich platformach streamingowych: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i oczywiście LinkedIn. Jeśli chcesz ze mną porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat naszego banku, bardzo serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.